Hej, witaj się, z tej strony Zar. Witam was na poziomie In Search of Nautical Treasure. No w końcu mi się udało tutaj przeskoczyć, nawet nie wiecie ile razy ja musiałem powtarzać początek nagrywania, bo nie potrafiłem tutaj na drugą stronę przeskoczyć. To jest naprawdę dziwne. Okej, ja panów sobie pozwolę załatwić najpierw i spaść do wody. Pięknie mi idzie. Nie wiem, dzisiaj gram okropnie. I z tym poziomem za dobre wspomnienie się nie kojarzą, bo ja w ten poziom grałem tydzień temu. Ograłem cały poziom, oczywiście. Renganatan mi go chyba polecił. I powiedział, że to jest taki krótki, dosyć łatwy poziom. Że nie wiem, z 20 minut mi to zajmie. Ja oczywiście to grałem. Powiedziałem mu, że pewnie będę... O, super. Nie wiem, do czego to prowadzi. Może tutaj coś zmiatać mi stąd. Tutaj coś miałem, nie wiem gdzie ja mam lecieć. Jak ja nie cierpię takich katnipów. Okej, lecimy do góry. Gdzie to mnie ma zaprowadzić? Halo? Nie mam pojęcia i poleciałem gdzieś i nie wiem gdzie jestem. Ale przynajmniej tutaj punkt zapisu. Oh my goodness. Wracając. Ten poziom przechodziłem tydzień temu. Oczywiście godzinę mi to zajęło, tak jak mówiłem. I niestety w momencie, kiedy chciałem wciskałem przycisk koniec nagrywania, to mój laptop dostał blue screena i cała nagrywka poszła gdzieś. Więc dzisiaj jest taki wyjątkowy poziom. Nie, to nie jest pierwsze wrażenie. Tu chyba nic nie ma, czekajcie. To jest w ogóle dziwne, co tu się dzieje. Będzie bardziej przejrzyście, jeżeli nie będę mieć włączonego pierwszego planu. Wracając, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zgubiłem tutaj monetkę. I ja myślę, że się wrócę jeszcze i sprawdzę, czy czegoś nie zostawiłem. Ale też mogę najpierw pójść tutaj na górę i zobaczyć, czy coś czegoś tutaj nie ma. Może tutaj się musiałem udać z katnipem. Nie, ja myślę, że do tej drabinki spokojnie potrafię doskoczyć. Więc dzisiaj taki specjalny odcinek. Cudzysłowie, co specjalny. Tu więcej przychodziłem ten poziom. Ale mogę już co nieco nie pamiętać. Nigdy nie uda mi się dowieść, do czego jest ten katnip w poprzednich nagrywkach. No, wiedziałem, że to jest możliwe. Teraz tylko nie spać z powrotem na dół. I tutaj na dole są graby. Okej, może powinno mi iść trochę lepiej. Może nie zmarnuję na to pełnej godziny. Jest taki cień szansy. A, i tutaj się miałem udać z tym całym katnipem. Aż pamiętam. Po tą czaszkę. I to jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ na to możemy wskoczyć. To jest wskazówka. Where the end of the game, the frontier, a point, there is a secret key. Ja mogę na to wskoczyć, słuchajcie. Bardzo dziwne. Ale to mnie nigdzie tak naprawdę nie zaprowadzi. Niestety. Ja tutaj odpowiednio zeskoczę, bo to potem leci do wody. O. So long. Dobrze, my idziemy dalej. Tam jeszcze pamiętam, swego czasu trochę skakałem w inne miejsce i zauważyłem, że tam był jakiś napis z pieniążków o nazwie, który pisał no, oraz jakieś inne dodatkowe teksty. Nadal nie uda mi się rozgryźć, do czego to jest. Może w trakcie tej nagrywki się uda. Aha, ja tu będę musiał... No oczywiście nie trafiłem w fontanny, kiedy do mnie nadciągała. Do widzenia powiemy chyba tamtemu piersionkowi. Nie spadł, dobrze. Jak daleko do tego mam doskoczyć? Może katnip jest potrzebny? Chociaż wątpię, żeby do tej najwyższej monetki dało się doskoczyć. Nawet z katnipem. Coś pamiętam ten moment, ale nie jestem pewien. A, bo my tu mamy fontannę. Okej. Teraz pamiętam.
I pamiętam również, że lepiej byłoby pójść w lewą stronę, zdaje się. Tak, tutaj mamy katnipa, do którego nie mogę doskoczyć. Nawet chyba gdybym miał katnipa, to bym nie dał rady. I teraz mogę sobie spokojnie w prawą stronę zaskoczyć. Pomóc zapisu wziąć. Poziom generalnie takiem normalnie się ten prezentuje. Nie ma jakiejś rewelacji, ale nie jest też zły. Okej. Okay. Doskoczyć do tego nie jest łatwo, ale the second part of this index you can see. Trochę taki łamany angielski, ale dobra. Problem jest taki, że bałem się, że one się resetują po pewnym czasie. W sensie, zresetują się, jeżeli bym zginął. A tutaj nie przeskoczę chyba. No nie. Za ciasno jest. Bo tam u góry dalej coś jest. O, dzień dobry. Ja mogę tutaj wskoczyć i na dole również coś jest fajnego. Myślę, że najpierw na dół zejdę i zginę. O, tu przejścia żadnego nie ma. Tak, w tym miejscu coś jest. A najpierw może tu rzeczywiście zeskoczę. Tu się zejdzie. Ajajaj, myślałem, że wszystkie uda mi się złapać. Dobra, tego nie zbierzemy. To jest wyraźnie ukryte za tym słupem. A, teraz wszystkie trzy. O nie. Spadaj. Po tej stronie niczego nie widzę, żeby była jakaś platforma do tych drabinki. Może to się będzie iść w drugą stronę. Generalnie planuję zrobić jakiś livestream niedługo z Kopiny Pazura. Gdzie niekoniecznie bym przychodził jeden poziom, ale bym przychodził na przykład wiele. Super. No i tyle, jeśli chodziło o platformę. Ech. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, zanim zostałem tak brutalnie przerwany przez własny kiepski parkour. Ta, wy spadajcie, ty też spadaj. The numbers show you the way to treasure. Super. Kolejne... Oh my goodness, czy możesz spaść? Niestety, no, zginęło mi się. Drugie przejście udało mi się odblokować. Oj, to był chyba błąd. Chociaż niekoniecznie, czy ja tu mogę wskoczyć? Nie, nie mogę wskoczyć tutaj. No dole niczego nie ma. No dobra, lecimy dalej. Udało mi się odblokować drugie i trzecie przejście, ale niestety... Pierwszego nie udało mi się naprawić, więc marnie to widzę. O, koronka. Nice. Tu coś mamy też, widzę. Marnie to widzę. Zakładam, że to jest jeden wielki jakiś sekret na sam koniec, do którego trzeba odblokować ścieżkę w paru miejscach. Nie zginąć w międzyczasie. Trochę kiepsko, ale dobra. O! No chodź tu. Jeszcze jedna koronka. Co my tu mamy? Mamy tu wredne platformy, tylko po niezniszczalność. Podziękuję. Podziękuję. Grzecznie, nie jest tego warte. Trud i utrata żyć. Ja wszystko staram się MP Playa All Day'a nie używać, jeśli nie muszę. Teraz mam większą szansę, bo powtarzam. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej. To jest droga do katnipa, ale tu się nie dostanę chyba. Chciałem zrobić livestreamy z takich paru krótszych poziomów, najlepiej jednego autora, jeżeli moglibyście polecić taką serię krótszych custom leveli, które byłyby jednego autora. Nie muszą być jakieś super dobre. Nie sądzę, żeby były, no ale też żeby nie było tragedii jakiejś. Wiecie. Dawno czegoś takiego nie robiłem. Czy możesz w końcu spaść?
Czy ja go mogę zniszczyć poprzez rzucanie? Dobra, zawsze się szybciej zniszczy bombą. No o, dobra, leczonko tylko spadło. Teraz pytanko, jeżeli bym tu miał wskoczyć, co tu jest na dole? A, bo tu jest, to jest to miejsce, okej, okay, już pamiętam. Tutaj trzeba ładnie zejść po tej stronie. Pięknie, nie straciłem żadnego skarbu. To są nieprzyjemny fragment. Z tymi platformami, to jest sprytnie zrobione. Ale można się pomylić dosyć w wielu miejscach. To jest niekonwencjonalne rozłożenie tych platform. Ok, spadam tu. Tak, bardzo ostrożnie. I to się zatrzymuje, tak zaskakuje. Ok, zawsze lepiej sprawdzić, czy coś takiego ma miejsce. I tu będzie bardzo wredny crumble pack. O, właśnie ten. Tak, tu potrzebujemy dużo careful strategy. Czy Drainspoon nie żyje? Mam nadzieję. Dobra. Tak daleko jeszcze nigdy nie udało mi się dojść. I zwaliłem. No, przykro mi. Jeden niewłaściwy ruch i to wszystko leci. Trudno. Przynajmniej zdobyłem koronkę. Anyway, tu troszeczkę pewnie utnę, bo trochę się płynęło. Dlaczego spadłem? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że więcej mew tutaj nie ma w okolicy. Dobra, to lecimy. Raz, dwa, trzy. Bez przesady, widzę tam katnipa po prawej stronie. Ciekaw jestem, jak miałbym się tam do niego dostać. O, bardzo ładnie. A ja chyba pamiętam, tam była fontanna. Trzeba było się rzucić w prawą stronę i skoczyć na to. Nie, to jest jeden z tych poziomów, które jeżeli dokładnie nie znasz budowy, nie przyjdziesz do tego N razy, to nie masz najmniejszych szans zaliczyć tego sekretu. Po co są te dwa crumble peggy? Zastanawiam się, tak trochę w losowym miejscu sobie siedzą. O nie! To było blisko, to było blisko. Chociaż nie, zaczekajcie, już chyba pamiętam. Już chyba pamiętam, do czego to jest. Tak mi się wydaje. Tu mogę zeskoczyć, tak. I biegniemy do tej koronki. Nie! Dlaczego tam nie mogę... A, bo tutaj... Kurde, do tej koronki była ta fontanna. Ale jestem głupi. No już trudno. Idzie mi jeszcze gorzej niż za pierwszym podejściem. Ale zabawne. Ale chyba mniej czasu spędzę na poziomie. Mam nadzieję, może jakieś 45 minut, zawsze ponad dwa razy więcej niż przewidział tutaj Ringanathan, ale no. Cały czas sobie zapominałem o tym, że ja naprawdę jestem kiepski w tą grę. Czy ja pana mogę? Czy ja coś mogę tutaj sobie zrzucić? Nie, niestety nie. No dobra, lecimy dalej. Złoty punkt zapisu. Trochę leczanka przyda się. O nie. Dobra, potrzebny dobry skok. To był dobry skok. Spadaj, dobra.
No ale nie mam żadnych jeszcze planów odnośnie budowy własnego poziomu. Trochę rzeczy mam do roboty teraz. Do wykończenia. O no, okej. Dziękuję, nawet nie zostałem uderzony. Fajnie ten moment wygląda, takie ciasne korytarze. Nagle. Ładnie zbudowane. I co mamy przejście? To była jakaś platforma, do której za pomocą katnipa mogą się dostać i on chyba gdzieś tu będzie. Tak mi się wydaje. W którymś z tych miejsc on będzie mnie. Mam złe przeczucie co do tego. Może muszę jakiegoś running clipa użyć, żeby tam się dostać? Myślałem, że tam na dole mogą się dostać za pomocą katnipa, ale moja pamięć mnie zawodzi i to bardzo. A ja myślę po prostu, że jeden z przeciwników w las. O właśnie, dziękujemy, bo pomogłaś mi ogromnie. Jeden z przeciwników w las po prostu na fontannę. Nie wydaje mi się, że miał tam się legalnie pojawić. A ta mywa mi pomogła, aha. Czy jest katnip? Do czego on był? Zaczekajcie. Tak go nie zbiorę. Niech no się zastanowię. Okej. To była chyba do tych platform. O nie, to jest znowu jakaś głupia 5-sekundówka, ale chyba mi się ją udało zebrać. Bardzo miło. Teraz postaram się z tym nie zginąć. Dobrze, udało się coś. Miecze na szczęście na dosyć długo wystarczą. To się bardzo przyda w tym tutaj otoczeniu. Czy ja mogę gdzieś tu spaść? Tak, chyba mogę. A to w swoim czasie. Okej, przyszedł czas. Widzę tam pochodnie na dole. Ja państwa tutaj zrzucę. Tak, bo tu jest dużo tych draństw. Pomóż mi mieczu. Dziękuję bardzo. I mamy czaszekę. Okej. Ja tą czaszekę chyba wcześniej mogę zauważyć. Czyli to jest coś dla bystrych, mi się wydaje. Muszę się bardziej rozglądać w tym poziomie. To na pewno jest wszystko przyszyte sekretami, a ja jedynie tutaj pokrywam całą powierzchnię tego poziomu. No chodź, rzuć się na mnie. Tutaj niczego nie ma więcej chyba. Okej, lecimy niżej. O, i dodatkowe życie za skarby. Mamy 6 żyć. 7 żyć, przepraszam, łącznie z zerowym. Okej, udało się wskoczyć. Zostawię tą biedną monetkę. Wybaczcie mi. Dobra, zbiorę. I mamy po prawej stronie jakoś zdobinowane. Mam nadzieję tylko, że nie głupio nie spadnę. Nie no, aż taki zły nie jestem. I tu wyżej nic nie widzę, ale widzę przejście po tej stronie. A myślę, że się do niego mogę spokojnie dostać. Jeżeli bym przeskoczył w to miejsce, no to tam ta platforma chyba dojeżdża. Tydzień temu grałem w to, więc... Naprawdę niewiele pamiętam. Tak, oczywiście, tu jest przejście. O! No dobra, też tapki już spadły, przepraszam. Ale na te zapominające uprzedzenia, na niektóre da się wchodzić. One mają troszkę chyba inny kolor niż pozostałe. Tak mogę rozpoznać, że niektóre beczki to nie dekoracje rzucane, tylko platformy, na które można wejść. I mamy tu kolejne wyzwanie, żeby w to miejsce doskoczyć. Dziękuję. Ładnie rozłożone skarby, ojej. Aż miło się ogląda. I teraz... Ja zdaje się muszę pójść w lewą stronę. Tak.
zacznie się skomplikowane miejsce. Tak, i będę mógł przyjść tam do góry. Chyba. A może ja w prawą stronę miałem przejść? Tak, na razie idźmy w ten sposób, zawsze mogę wrócić. Dobra, ale to jest ładnie. Widziałem to już, ale muszę zaznaczyć, bo autor ładnie tutaj rozkłada niektóre elementy. No dobra. Ja tu jeszcze mogę spaść i wskoczyć w to miejsce, dokładnie. I mogę z powrotem tutaj spaść. No, ładnie zbudowane. Chociaż nie, to jest dekoracja. Nie, to jest dekoracja, ale nie rzucana. Okej, okay, teraz w prawo bym leciał. A, bo ja mam katnipa. Fajnie, do czego? A tu jest sekret. Czy ja mam tu wskoczyć, czy gdzieś? Nie. Nie. Nie mam tutaj wskoczyć, nie wiem. Jak ja nie cierpię takich ukrytych katnipów? Człowiek co ma zrobić? Nie widział nigdzie sekretu i gdzie ma iść. Gdzieś ja nigdzie żadnego sekretu nie widziałem. No, teraz sobie jeszcze popatrzyłem, jak wracałem w to miejsce. No i nic. Ja użyję magii tutaj. Spadaj pan. Mam tutaj więcej denerwujących krabów. Autor je lubi z jakiegoś powodu wstawiać. Dobrze, dobrze. I widziałem, że po lewej stronie będzie katnip. Prawda? Pamiętam. Pamiętam. Widziałem po prawej stronie katnip. Nie wiem, może ja coś naprawdę ważnego przeoczyłem. Ciężko mi powiedzieć. Raz, dwa, trzy. Przelecę się jeszcze raz. Ja tu nie doskoczę. O nie, miałem pójść w drugą stronę. O, to jest brutalne. Okej, okay, ja tu za chwilkę wrócę. No, dajcie mi chociaż... Nie, nic z tego. Nic z tego, zwaliłem kolejny sekret. Kurde, polazłem w przeciwnym kierunku. Chciałem chociaż zobaczyć, do czego był ten sekret do małego katnipa. No właśnie, tutaj trzeba było się dostać. Bruch. Tu mam ładne przejście. Ja to mogę zdobyć ładnie rani klipem. To jest strzałka w górę, to ja jeszcze pójdę sobie na bok. A przynajmniej nie ginę, nie tracę życia jakoś strasznie często. Tutaj coś na dole może będzie. Bo ja wiem, spróbujmy. O! Okej. Okay. Czyli dobrze pamiętałem. Gdzie to mnie zaraz zaprowadzi? Proszę, niech nie będzie znienacka katnip. To wygląda niemile. Ale do zrobienia. Okej, okay, czy po lewej mamy jakieś skarby? Muszę się naprawdę dobrze rozejrzeć. Tu mamy jakieś... Tutaj mamy jeszcze jakieś dobrodziejstwa, widzę. Dobra, to ja skoczę na początku w lewo. Czaszka. Z konanką. Bardzo mi miło. I jeszcze w tym miejscu, okej. Dobra, chyba się udało jakiś sekret przejść. Nieco nieoczekiwany. But I'll take it. A i teraz mamy przejść tutaj. Ale pan skacze. Tutaj widzę, że autor, pobawił bardzo dobrze ścieżkami. Tak, oni się tutaj odbijają. To jakby były jakieś kolce? O co chodzi?
bardzo dziwna. A, dobra, to było głupie. Spadaj, panie. Poza ekran go wyrzuciłem. No, człowieku, złaź stamtąd. No i co ja mam z gościem zrobić? Pewnie ucieknie, jak tylko wejdę na platformę. Okej. Mam nic ponia. Nadal mam jeszcze jakieś platformy. Już zupełnie zapomniałem, co gdzie było. Na tyle traumatyczne przeżycie było przechodzenie tego poziomu za pierwszym razem, że wymazałem to sobie z pamięci. Teraz pytanie, czy coś jest na dole. Ja jeszcze się nie rzucę na dół. Tu jest jakaś platforma, dobra. Przejdźmy sobie. Strzałka jest w tą stronę. Okej, mamy jakieś coś po lewej stronie. Spróbuję tu doskoczyć. O, pamiętam ten moment, pamiętam już. Dobrze, już się będzie jakiś katnip. Czy inne wsio. Czy to ruszy od razu? Tak, to ruszy od razu. O, okej, no i się mi zginęło. Więc mamy jakieś... Spróbować przejście w lewą stronę? Hop! Ja tam na pewno mogę doskoczyć. A gdybym tak spróbował o, z tego miejsca, wątpię, aby mi się udało, ale... Okej, nieważne, nie było tematu. Ja zwykle od lewej strony próbuję przejść. Na szczęście dodatkowe życie dostałem za... skarby. Więc jest dobrze, to jest bardzo wredny układ. Raz. Aha, okej, tylko ja to muszę. Ja bez komentarza. Jak ja na to ustrojstwo wskoczyć? No, jak na to nie wskoczyłem, to już było wysunięte. Okej, nie, ja tego nie przechodzę. Nie, ja dziękuję. Zostawiam to. A tu zaraz stracę wszystkie życia. Ja nie rozumiem tego kompletnie, jak to działa. Okej, teraz drobny skoczek w to miejsce. I zakładam się, że podróż trochę czasu zajmie. Okej, jesteśmy na miejscu. I to już jest koniec poziomu. I rozglądałem się w prawo i w lewo. Nic nie udało mi się znaleźć żadnego sekretu. Niestety. Jest bardzo mi przykro. Nie ma żadnego National Treasure w tym odcinku. Na pewno można na kanale autora gdzieś znaleźć. Aż nie autora, może ktoś tam przechodził perfekta czy coś. Na tego poziomu to można zobaczyć, co, gdzie, jak. No cóż, poziom taki średni, bym powiedział. Więc jakiś fajnie ładnie zbudowany, fajne niektóre te platformy były ustawione. Ale sekret, szczerze mówiąc, bardzo nie podobało mi się niektóre pomysły. A i tak w większości nie odkryłem, więc kto wie, może mnie czymś by autor jeszcze zaskoczył. Ale również mógłbym mnie czymś jeszcze odrzucić. Więc ten, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądaliście i do zobaczenia za tydzień. Cześć!